W Sieradzu miały miejsce eliminacje wojewódzkie do ogólnopolskiego konkursu na najlepszego policjanta ruchu drogowego. Wybierano w nich dwóch najlepszych uczestników, którzy będą reprezentowali województwo w zawodach ogólnopolskich. Kierowanie ruchem wydaje się być trudne. To tak naprawdę jest pewien powtarzalny ciąg czynności i jeśli ktoś to opanuje, to nie sprawia to żadnej trudności, a wręcz przeciwnie, sprawia to bardzo dużą przyjemność tego, że możemy kogoś nadać mu odpowiedni kierunek, aby panować nad tym, co się dzieje na skrzyżowaniu. To doskonale widać nawet dzisiaj, kiedy policjanci kierują ruchem, że nie zawsze kierowcy wiedzą, co mają zrobić, jak odczytać to polecenie, które jest naprawdę proste i zrozumiałe. To, co najgorsze, to często nawet instruktorzy w tych L-kach nie potrafią podpowiedzieć swoim kursantom, co tak naprawdę ten policjant pokazuje. Myślę, że na tym etapie szkolenia tych młodych kierowców jest to taki temat bardzo pobieżny. Myślę, że żaden z instruktorów nie pochyla się na tym, aby pokazać te postawy, tak? Bo co innego zobaczyć zdjęcia, które są bardzo statyczne, a co innego zobaczyć już takiego policjanta, że taką osobę kierującą w ruchu. Jak gdyby nie to jest clue tego, co oni chcą nauczyć. Natomiast zdarza się to rzadko, coraz rzadziej to kierowanie ruchem, ale jednak ono jest. Nie tylko policjanci są uprawnieni do kierowania ruchem drogowym, ale także osoby w imieniu zarządcy drogi w związku z remontami, które bardzo licznie występują na naszych drogach, czy osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnie. W eliminacjach w Sieradzu wzięło udział 24 policjantów ruchu drogowego ze wszystkich komend powiatowych policji. Kierowali ruchem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Broniewskiego i Alei Grunwaldzkiej. Czy to nie jest typowe skrzyżowanie, bo jest troszeczkę skomplikowane z racji tak zwanego, mówiąc potocznie, przekoszenia, także nie jest to prosta sprawa. Czy kierowcy wiedzą, jak się zachować? No powiedziałbym, że w 90% tak. Myślę, że poszło dobrze. Skrzyżowanie dosyć skomplikowane, ale stanowczo łatwiej się kieruje ze środka niż ogląda je z zewnątrz. Do żadnego zdarzenia nie doszło, więc myślę, że pozytywnie. Myśli pan, że kierowcy wiedzą, jak się zachować, kiedy policjant kieruje ruchem? Część zna sygnały, reaguje prawidłowo, ale zdarzają się przypadki, że trzeba po prostu kierowcę sprowadzić tutaj do rzeczywistości, tak? Ale ogólnie kierowcy sobie dają radę. Co pan sądzi o tym konkursie? Konkurs przydatny, mamy możliwość rywalizacji. Staramy się po prostu z roku na rok szlifować tą formę, wiedzę uzupełniać, no i szkolić się w zakresie jazdy na pojazdach służbowych. Przy okazji przebiegu konkursu można było zauważyć, że wielu kierowców nie wie, jak zachować się, kiedy ruchem kieruje policjant.